pan tam szuka, to ja pójdę tutaj i tutaj nagłośnie, żeby właściciele przyszli. No bo... Jaki pogłos! Piękny, nie? No, wzorowy. Ładnie, nie? Mi się zawsze marzyło, żeby mi z tego trafił na łazienkę, a gdy już trafił, to taka tępa najemca. Baba wszystko popsuła. 3 złote. Dzień dobry, kamera w kiblu jest, jest bardzo dobra. Jestem najemcą i schowałem ją w kratce wentylacyjnej. Muszę kontrolować, czy nie niszczą mi łazienki. Bardzo dobra opcja, polecam. Andrzej, całuję. Panie Andrzeju. Wysłałem. A czasem na Airbnb tak robią, że montują kamerę wyglądającą jak zasilacz. Pa, prawie się wyjebał po drodze. Już pobiegłem. W gniazdko, a tam jest taka, wiesz, taki mały obiektywik. Jobane. Mam nadzieję, że tam nie będzie w Czechach tego. Albo w Wiśle. Albo w Wiśle. Nie no, w Wiśle nie, to... no to tam w środku, to co nam to zależy. Dobra, nowe shopi. Podgłoszę na streamiku. O Boże. A to jest zboostowane, nie? Nie. To podgłoszę. Lalabaj, 3 złote. Zapuść cykl życia Chińczyka. Zapuść cykl życia Chińczyka. Spanko, światło, spacek po pokoju, światło, spanko. W pokoju więcej niż światło, więcej niż spanko. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz dziś na Shopee. Mamy darmowe dostawy i rzeczy za 1 zł. Gwarancja dostawy lub zwrot pieniędzy na Shopee. Kupuj na Shopee. Wszystko, czego potrzebujesz. Ale to jest taki geniusz marketingowy, nie? No. Nieważne jak mówią, ważne, że mówią, nie? Bo te rytmy są sprawdzone. Każdy sobie nuci makarenę co jakiś czas, jak usłyszy, nie? I jakby... samo w głowę wchodzi. Ja mogę nagłośnić to w sumie. O. Ja zapomniałem o tym, że ja przecież... Poprosiłbym. Taką mam możliwość. Miłego wieczoru. W tle zdjęcie czarno-białe z Bistro K22. Typowy uczestnik łapki emeryckiej. To pan Wojciech o 21.37. Pan Wojciech sprawdza, czy kamera, aby się na Bistroniu nie popsuła, czy się obraca. Opa, to szopi to tak w głowie zostaje, te darmowe dostawy i tak dalej, i to tak zapada, nie? Tak w chuj zapada, bo nieważne jak mówią, ważne, że mówią, no. Jak dla mnie to jest geniusz marketingowy po prostu. Jest dojebane. Ale to jest chyba mniej denerwujące w sumie. No, no, mniej. Ale też takie rytmiczne bardzo zapada w pamięć. Jasne. I właśnie, był wysoki donate, muszę przecież multimetrem. Ja przepraszam. Dziękuję. Masz ty smaso. No i zgadza się, ale ty będziesz leżał obok mnie. No a zgadza się, ale obok mnie. Exactly. Excellent. Dopiero wbiłem, a tu chłop najebany. O, dziecko jest budzone. A czemu to dziecko mogę jest zmęczone w ogóle? Przyszło sprawdzić. Może ten... śpi dalej. W sensie proszę. To wyłącza. Nie wiem, czemu to w ogóle wyłącza. Nowe szopi. Okej, okay, może tam było coś wcześniej, jakaś inna. Tak, tak, tak. Podgłoś... Czekaj, jeszcze to sprawdzę. Nie, jest. Jest nagłośnione. Dobrze. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz dziś na Shopee. Mamy darmowe dostawy i rzeczy za 1 zł. Gwarancja dostawy lub zwrot pieniędzy na Shopee. Kupuj na Shopee. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz dziś na Shopee. Mamy darmowe dostawy. Jeszcze bardziej mogę zbudzić. Pa, 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 budzi się. Jeszcze bardziej? No. Panie Misterius, pan mówi, ja robię. Za ty tej babce z toalety pójść dźwięk robienia zdjęcia, może ogarnie. Ciekawe, czy jeszcze siedzi. Dam Chińczyka na bok. Może teraz ten siedzi, to ja muszę cenzurę dać taką na fulla w razie co.
Bo nie wiadomo, czy ona tam jeszcze przesiaduje na kiblu, czy jak tam sytuacja wygląda, czy bardzo pocisnęło. O, pa, myje, bój się. Pod kamerą jest centralnie, to ja może teraz powiem. Właśnie patrzę prosto na kamerę. Pa. Pyk. Teraz się ogarnie. O! To ja mam kamerę w kiblu. Ale co to tutaj tak? Jak złapać to za darmo? Wyłączyła. Wyłączyła. Ale skoro wiedziała jak wyłączyć, to znaczy, że była świadoma, że tu jest kamera. No. To o co chodzi? To jak ona tego wcześniej nie słyszała? Niemożliwe. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. No. Pan Senat powiedział do mnie no no kamera, ja go postraszyłem tym, że złe opinie na Google i chyba zaraz włączy. O Boże. I zaraz znowu tam będzie, włączysz mu and his name is Senat Celik i już tam będzie rączkami się cieszył. To jest typowe. Postraszyłem go taki dzień jak co dzień. Wiesz o co chodzi. O nie, znowu nikt nie będzie kupował. Już chuj w te schabowe wszystkie rogi. I może zostawimy mu nowe opinie, żeby się cieszył. Do księgarni wchodzi kobieta w żałobie, trzymając w ręku książkę Grzyby wokół nas. Księga ściska jej rękę. Szczerze wyrazy, szczere wyrazy współczucia. Wydawnictwo już poprawiło te błędy. Dziękuję za tak dużego donata. Ja już tutaj... Na zastępstwo drobniczki. Tak, już jest ustawiony na przejście. To jest diody, de. A nawet płuca się nie zmęczą. Ty, a jakby Chińczykowi zaaplikować multimetr? A tu zaraz stanie, na, kurwa, na pionowo. Tutaj złączę na stałe, o, żebym miał jedną rękę wolną. Muszę zgotować tu. O, dobra, i załączam mikrofon. Yes. Chińczyk umarł. Ciekawe, czy to przechodzi to jest przez kamerę. Puls Chińczyka, wiesz o co chodzi? Pi 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 pi. Zbarcie mu się przyśni. Się okaże, że chłop elektrykiem jest. O ja pierdolę. Nasza ławka będzie dojebana w elektrolity. Widzowie, dokładnie zdamy relację, czy za tyle zakupi elektrolitów. Raport będzie zdany 10 lipca. Ojo, bany! To ja idę, to ja w takim razie idę zrobić dźwięk gniazdka. Wywalanie S-a. Wywalanie S-a. S będzie wywalany grubo. Dziękuję za tak dużego donata. Live z wywalania S-a na Facebooku. Ty, dałem za ten multimetr, to jest jakiś chiński szajs z 10 zł 6 lat temu i do dzisiaj jebany działa i służy. Znaczy jestem w szoku. Tak jest, że jak kupisz takie najtańsze gówno, to działa latami. Jeśli by działać, to będzie działać długo, a czasem potem jest tak, że kupisz coś dobrego, wydaje ci się, że ale zajebiście kupiłem i się spierdoli za niedługo. Serduszka na czacie dla masztów spółki z o. Serduszka, serduszka. On sobie właśnie wykupuje te elektrolity dla siebie. Tak, będziemy częstować wszystkich elektrolitami. Tak jak golf, no no dokładnie, to tak jak golf. Ej, no tak. Kupić 2KC tak na zapas i każdemu na wejście po paczce dać. No. Każdy pierwszy, co wejdzie na dzień dobry, dostanie tableteczkę ze szklaneczką. Elektrolity do akumulatora. O kurwa. Tak słyszę, że będą naszych zabić. To Blueberry zaproponował. Oni budowali Polskę przez ostatnie 100 lat. Pana. Oj tak. Mi się wydaje, że oni na chrzcie Polski byli. Będziemy sprawdzać legitymację, kto był do Solidarności zapisany. Ej, potem się będą kłócić na ławce, kto donosi, kto nie. Panie, kto był partyjny, kto był bezpartyjny. Siemka, vice versa. Poszukam jeszcze, może mam coś takiego jebniętego. Nie, już bardziej tego nie nagłośni. Nie da rady? Znaczy nie da rady, ale to już w ogóle jest sam przester wtedy. Tak mi nic nie słychać. Bo on się jakoś wycwanił, może ten. Bo on w kiblu był, może sobie do ucha coś powkładał.
Proszę pana, może on taką ampułkę zażył. Gold. Już normalnie mam podejść. Czekaj. Nie, no działa. Piszczu się, że stafery. To faktycznie nie stafery, ze zapierdolił. O, pa, 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 pa. O nie, widzicie? Nawet najlepsze stopery go nie uchronią przed nami. Ale teraz to trzeba go od razu. Panie Pepsi Panda, już były dźwięki tego pociągu. Ja tam jeszcze wysłałem Mysteriusowi, a na razie puszczę chyba coś tam innego, więc spokojnie. Co wysłałeś? Pociąg Syrena? No. To też jest taki nagłośniony mocno. Okej. Okay. Ja to aplikuję Chińczykowi. Do usznie. O ja pierdolę. Ją łasica jedzie na Wisłę. Zejdź mi z toru, czy nie stoisz na torach? I telefon. Aram, aram. Ile czasu minęło od ostatniej pobudki? A, 2 minuty. Komórka dzwoni! Komórka dzwoni, a tu nikt nie odbiera. O to przy okazji ja też zaraz wracam. Jak Chińczyk będę źle, to ja też pójdę. Chłop musi mieć jakieś problemy trawienne. Tyle razy do kibla w ciągu tak krótkiego czasu. Czego śpisz na torach? No i co siedzi na telefonie? Ultra dźwięki. A dobra, to są takie gówniane. Co ja tu jeszcze mam? Widać, że on się z powrotem kładzie spać. Mnie ciekawi, dlaczego on tej kamery po prostu nie wyłączy. Następny przystanek, wyłącznik główny. Ogarnia, co się na streamku dzieje. Panie Cinciczku. On myśli sobie, kurwa, dość z tego. Pierdolę to. Pierdolę was. Nie będzie mi żaden chuj tutaj puszczać. Człowiek chce spać, za 2 godziny do fabryki wstaje, przespał 10 minut przez całą noc. No ni chuja, jobane, bliać. Co on się zważy? Może przed srankiem i po sranku. Będzie <grabiłem. Ja coś czuję, że on jej nie wyłączy, tylko zresetuje, więc trzeba będzie na bok dać. Ja go tutaj zaaplikuję delikatnie. Mamo, jesteśmy gotowi na majówkę. Na szczęście mamy shop. Jak on wchodzi śmieszny. Ja mam dom shop i chuje. No da. Kurwa, widzę, że coś mi ominęło. On tam drabinkę miał taką podręczną spakowaną, przyniósł ją, ale widziałeś, żebyś widział, jak on się wdrapywał na tą kamerę. Ale tyle czasu, Artu człowieku. Ditu. Chłop idzie na lidę. Spokojnie. No, ale mu nie dali. Dźwięki serem polecenia Halba Strażackich Pogotowia. To różne już takie mam, puszczaliśmy. Kamera wraca, on leży nieprzytomny. Drabinka na nim. To tak jak ten, co tam do szafki się schował. Ta kamerkę wróci, a chłop dalej w szafce leży. Tutaj też co chwilę są budzeni. Już nawet światła nie wyłączają. 3:29. Idziemy, Duszka. I do zabawki. I do zabawki. Oni są od 20, nie? Jakoś. Oni chyba na początku no, nawet jakoś byli. W sensie tam tak. 20:15, 20:10. No czyli 3 godziny są praktycznie męczeni.
Dobranoc, Dawid M. Dobranoc. Nie wiem, dlaczego tylko się ze mną żegnasz, ale to dobranoc, okej. Okay. Może zrobiło mu się miło, jak usłyszał, że pan mu dobranoc życzy. Na coś liczy. Nie dzisiaj. Dzisiaj noise ma okres. Panie da... Ej, bo... Nie, bo... Czekaj, bo... Ja wytłumaczę, bo ja dzisiaj coś robiłem przy komputerze i mi się przypomniał ten komentarz, że tam do Sinana gadałem i on nie odpowiadał i ktoś na czacie napisał, że Sinan ma okres. I ja się zacząłem śmiać sam do siebie dzisiaj. Kiedy w niedzielę chcesz się przespać, ale wiesz, że Misterius ma streama. Dziękuję za donate'a. Antoni nas myśli, pojebało go. Ja tutaj dzisiaj panu o. Panu Artodutu. Spięcie. Puls Misteriusa. To trzeba zupgrade'ować. Trzeba akumulator 12-woltowy 100 amperogodzin przynieść. O Boże. Głośnik 5-woltowy. Za każdego donate'a palony jeden głośniczek. Liczy na wspólne wkładanie mikrofonów. No tak. Ner 7 us. Kociak. O! Człowiek. O! Jakie ładne miejsce w ogóle. To jak jakieś apartamenty w Wiśle. O nie. Proszę dać troszeczkę na dół. Troszeczkę na dół tutaj. Na laptopa. Panie Dziękuję. Noisu. Dziękuję. Panie Noisu. Do widzenia. Ale to nie widać już. Ja muszę to rozchodzić. Pan zobaczy, nic nie widać. A co ma w ręce? No. Androida ja jakiegoś. Ja wiem, co ma w ręce. To jest iPhone przecież chyba. Nieprawda, to jest Android. Pan lubi Androida, pan zostaje. Ja zrobię substreama. O, już nie widać. Już nie widać. To teraz to jest takie krótkie, to jak HP wygląda, albo Asus. O, Asus, widzisz? Asus. A to jest, nie, to Asus, to ja lubię Asusa. No właśnie, czyli jest okej laptop. Pan zatwierdza. Nie, no. Ładne aparaty, ma pięknie rozmieszczone. Dokładnie. Ja nie wyspa, kurwa, może. Jak trzeba. O Jezu, jak to wyszukuje faktycznie. Zobacz, jak to ładuje. Ale najlepsze, że to chyba nie jest z dyskiem problem, bo jak ładuje z SSD-ka, to jest to samo. Może SSD mi się pierdoli. Ale nie, no to... Może indeksowanie w tym, w Windowsie coś tam. A może? A co ty masz do Lenovo? Ja? Brak szacunku. Jeśli to jest ThinkPad, to gości używa zaledwie 50%, korzysta bez Thinku. O! Bardzo do robota. Sprawę z akumulatorami można dogadać, tylko trzeba wziąć coś, żeby klemy odkręcić i Jakusa masz za darmo. A potem na Wiśle ludzie będą chcieli odjechać. Tylko z no co jest? Pacimu nie pali. Lenovo Service. A iść pan w chuj z tym klientem Noisem. Ciągle oddaję laptopa do serwisu. Lenovo Service. Boże, żebyście wiedzieli, ja tych Lenovo naprawiłem. To nawet za dużo powiedziane. Zdrutowałem, bo tam się nic innego nie dało zrobić. Znaczy głównie obudowy padały. Albo inaczej. Jeżeli chcecie kupić laptopa Lenovo, to przygotujcie się na to, że będzie w nim padało to, co w innych laptopach nie pada. Wszystko, kurwa. Łącznie z biosem. Ej, tam pies jest. Ja puszczę szczekanie. Ej, widzisz to? Widzę jest? Właśnie, no. Pracujemy nad tym. Piesek. Teraz zanim się załaduje tu. Nie, ja muszę formata jebnąć. Ja zrobię streama z formata. Lenovo to taki golf wśród laptopów. Ej, co się stało z kamerą? A nie, dobra. O! O kurwa, słuchajcie. Ale jak to? Przecież pies jest na zewnątrz. To ci mu Azorek szczeka z kamery. Wydawało mi się. Słuchaj, Darmon. Golf działa już 23 lata. Ale nowo kurwa ciężko ma gwarancję przeżyć. Jedzenie mi szczeka. Dzwoni gdzieś. Halo, serwis? Problem jest. Lenovo serwis.
dzwoni pan już 2137 raz w tym miesiącu. Co znowu, kurwa? Trzeba by go podpompować. Ale admin na początek. Ciekawe, czy wstanie, czy będzie leniwym chujem. Proszę pana, tutaj kamera mi szczeka. Ja se tu chilluję. Teraz jakiś alarm się włączył. On tam dzwoni do serwisu. Halo, bo pan mi godzinę temu kamerę montował w całym domu, monitoring. No i ja cię doskonale rozumiem, bo ty kupujesz na nowo w wieku twojego samochodu. Dlaczego masz tyle problemów? Żona przyszła, co ty tu napierdalasz? Pojebał cię, stary chuju. Dziękuję za dodejta. Po pierwsze, wtedy nie było Lenovo, tylko IBM-y. A po drugie, to tamte działają pewnie do tej pory jeszcze, jak ktoś w ogóle coś takiego ma. A ja proszę pana, bo pan wie, że ja miałem Lenovo G5 TS. No i ponad 10 lat bez awaryjnia. A przypominam, że był bardzo tygany. Tak. I uwaga, teraz ciekawostka dla czatu. Dla tej części technicznej, komputerowej. Laptop Mysteriusa wywalał artefakty, jak był zimny, a jak się zagrzał, to... No właśnie, właśnie, zapomniałem o tym. Jak człowiek chciał w coś pograć, to musiał go włączyć, odczekać chwilę, aż się zagrzeje i potem już działał. Takie ssanie trochę. Jak z golfem. No, wiadomo. Miałem na wsi kamerę CCTV i nie, jakby karta SD się zjebała, a ja mieszkam 300 km od tamtego miejsca, no to stwierdziłem, że odpalę na Lenovo streama z tej kamery, odpalę OBS-a i zrobię sobie przesył na YouTube'a, na niepubliczny, żeby mieć dostęp wszędzie do tej kamery i zapisane w razie co. Schowałem go do szafy, to było lato, było 30 stopni w mieszkaniu ponad i jakby po miesiącu, jakoś tak po miesiącu otwieram tą szafę i kawałek obudowy, tam gdzie są te wieczniki, jest stopiony i kabelek od zasilania też nadtopiony, ale dziwka działała cały czas. Nie do zajebania. To ja chyba wiem, kto to mógł wysłać. Ja też wiem, kto to mógł wysłać. Miał tydzień temu wysyłać. Właśnie, spóźnił się. Jak pański golf przechodzi przeglądy? Normalnie. Jak ja na stację, to wam mówię serio. Znaczy, może ja się nie będę tego przyznawał, bo to nie jest za dobrze dla stacji diagnostycznej, na którą przyjeżdżam, ale przyjeżdżam tam, gość go obejdzie dookoła i pyta się mnie, czy wjeżdżamy na przegląd. Dziękuję, panie Arku, za donate'a. Panie Areczku. Panie Areczku. Jest kibel, czy już był? Był. I to nawet był owocny. Została tam postawiona pewna sprawa. Schludnie choć na sradę. W sumie tak. Golf przechodzi przeglądy bokiem. No, dokładnie. Diagnosta staje od boku golfa, pyta się o przebieg, idzie do tego, do biura i wbija przegląd i tyle. Nim nie trzeba wierzyć w ogóle. Ja bym tutaj ponapierdalał Shopee. W końcu ktoś się musi sprowokować i przyjść z powrotem. Bo to nie jest do wytrzymania. No dokładnie. Nie wiem, czy z Shopee nie powinniśmy robić tak jak z seksami gejowskimi, że puszczamy na kamerze, ale na streamie wyciszamy. Cezura. Nie jesteśmy gotowi na maju. Mi ostatnio się chuj przyczepił w Lexusach z tyłu czwarka. Kurde. Zobaczcie, co za gówno tu leci. Ja jest dwubiegły. Gdzie pójdzie do kamery, pewnie wyłączy. Na tym supporcie mu nas po prostu widzieli. Cisza teraz, cisza. Ale wysoko ma widać. No. Widzisz, Halena, podszedłem i przestało. Dobra, proszę pana, to ja się rozłączę, bo widzę, że już się wyłączyło, to... Ja nie będę... Dziękuję. Ale
jeszcze sprawdzę. Ale nie, no nie, już nie gra przecież. Jaki kabelek pan mówi? Jaki przeciąć? Ten od Lenovo, tak? Co ty gadasz? Ja! No już cicho jest. Wyłącz. Słuchaj, że szak... było słychać, jak się szarpiesz czymś. Jeszcze na koniec. I tu ten. Zoom na scrollu działa. A najlepsze, że jak się podłączy kierownicę mając odpalonego IVMS-a i jak kamera obsługuje PTZ, to, nie. To jak się obraca kierownicą, to kamera się obraca. I wiesz, ja kierownica masz prawo, lewo, gaz, hamulec, góra, dół. I to działa. Ja pierdolę. Tu jakiś... Kto na to wpadł? Kawalera. Ten od golfa przeciąć. No ta. Mysterius jeździ na kamerze. Ej, ciekawy jestem, jakby zacenzurować słowo golf na czacie. Ciekawe, co... ciekawe, co mi ludzie pisali. Ostatnio byłem na stacji, bo jechałem na jeden z treningów motocrossowych, tankuje sobie i przebiega kierownik i trzyma, gdyż można dać na ich stacji max 10 litrów. A są limity jakieś, nie? Faktycznie. No chyba cały czyli czas cały czas są. A, no to nie wiem. Ale do 60 słyszałem. No jakieś większe na pewno były niż na początku. A to pojebane. Znaczy... To jak my na Wisłę dojedziemy? Ale na gaz nie ma limitów. Chyba nie. No, gaz i benzyny, jak do pełna zatankujesz, to chyba przejedziesz. Tak, jeszcze zostanie, będę. Nam jakoś się pod koniec dopiero gaz kończy. Już to mniej więcej przy Ustroniu nam ostatnio się skończył. Od samego... Od samego. Początku trasy? No. Co ty gadasz? No. Co ty gadasz? Ja pierdziu, a kiedy? A buce macie 40, nie? 60 chyba. A, 60, okay. 60 pompuje. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Bo już myślałem, że wam pali... I tak. No wiem. 5 złotych. Jobany. Nua. Ej, czy Noise przeczytało Nua. Jako Nua? On dzisiaj jest Nua. Noir. Panie Nua. Poważnie, golf do sprzedania, ubezpieczenie do kwietnia, przegląd do sierpnia. No to panie, kwiecień to już dawno był. Jaki ładny widok. I kamera w takim miejscu, że raczej żaden chuj by nie wyłączył. Patrzę z góry, tak się dziwnie czuję. Perspektywa taka pojebana, nie? Nua killer. O właśnie, trzeba zobaczyć, czy Sadat Buffet jest online. Czy szef oszukał offline. Arek, 3 złote. Disco Nua. Disco Nua. Panie Miśku, jaki ten golf do sprzedania? Może kupię drugiego. To było ostatnio na streamie. A co się tu działo? No, jak ktoś podszedł, to coś tam... A telefon w tym miejscu jest bardzo dobry. Bo to jest jakaś taka... Ale coś jakby... Pogłos jest, ale taki dziwny, bo dźwięku tła nie ma. Ej, Dania, nie robię zapisów. Zapis jest na Mysterious Zapis w takim kanale. Możesz sobie sprawdzić. Chyba jest z poprzedniego. Szkoda, że nie ma więcej stacji z CNG, bo to jest naprawdę taka oszczędność, że mi się opłacało jeździć. Kaziok, to ty masz CNG w samochodzie? Co? Nie widziałem jeszcze stacji z CNG w sumie. W Rzeszowie są. Tak? A może w Rzeszów to Metropolia, proszę pana. Jedna na pewno widziałem. Znaczy tutaj są autobusy też na CNG, więc... Dla mnie największa beka jest w tym, że... Na Ustroniu nie ma stacji z LPG, nigdzie. Właśnie, także musicie się zapatrzeć. To jest ta polska, ale nie polska, polska ale patologia. Polska. Polscy klienci. To ja nagłośnię Shopi tutaj. O. Niech się dowiedzą, że mogą za darmo zamawiać. Ale cyganka pierdolona stoi przy tym. Ale kradnie. Ale nie robi za to, nie robi wrażenie.
No to wiadomo, kto to jest. Panie, panie Arku. Patrz laska, jak patrz. A cyganka kradnie w tym czasie. A zobaczysz, ona jeszcze coś to wiebie. No, ciekawe, ciekawe. O. Ja przepraszam. Co tam hejdzi? Jeszcze będą prosić o SP Nissan. Ławka emerycka to tam tylko autobusami za darmo jeździ. Tak mówię, bilety dla EWG-tów. Jeszcze będą prosić o SP Nissan, a my będziemy przypominać, co było pisane o gazie. Jeszcze kiedyś autobus nie przyjedzie i będą chcieli, żebyś zabrali nas, żebyśmy ich zabrali z przystanku. Jak oni będą mieć problemy z gazami, to my im przypomnimy, co o naszym gazie mówili. Kaziok z 1.6 MPI na pewno jest bardzo dobry w tym Golfie piątce. Nie jedzie, ale się chociaż nie jebie. Ja wiem, jak to są Polacy, to ja wiem, co trzeba puścić. O Boże. Oj tak, byczku. Panie, ale to jest cyganka, która kradnie. A nie masz lizaków. A teraz jakieś batony ogląda. To jest cyganka? Tak. No wygląda jak cyganka jebana. Ja też nie lubię, jeśli dobrze usłyszałem. Zajebała lizaki. W Czechach ich jadą, ja z ziomkiem z Pragi gadałem, to mi taki żart opowiedział. To ja panu opowiem teraz. Jest dwóch Cyganów i mają na podział 1,5 miliona koron czeskich, tak? Do podziału. I pytanie brzmi, ile kilometrów torów zginęło między Pragą a Brnem? Proszę pana. Ja przepraszam. Zaraz zobaczymy, czy polskie sepki. Ten co z przykasie wygląda na takiego Polaka trochę. No. Takiego roszczeniowego bym powiedział nawet. Który się pyta, gdzie jest harność, ty kurwa jebana angielska. My friendo, jest tu jakiś Polak? Szukam Polaków. W dupie mają. Siemano, Mzado. O! Łysy przyszedł! To są tacy Polacy, co byli miesiąc w Anglii i udali się na no. Dali. Yeah, of course, my friend. Ej, tam faktycznie łysy był jakiś. Jakie ładne koryto. O! O ja pierdolę. Na gaz, bo duże obciążenie będzie. Puszek 2KC i elektrolitu. Duże będziemy wypakowywać na Wiśle i kołaju, panie, jak leci. Już ustawiam na test diody. Sprawność emeryta. Będziemy podłączać emerytów. Jak to pisz? Łysy ze świeciarki. O. O tak! Ustawimy płotki i który emeryt pierwszy dotrze na metę, ten dostanie SP Nissan. Kto nie dotrze, ten się będzie męczyć całą noc. Człowieku, przecież oni najpierw pół godziny będą wstawać z ławki. Płotki takie 10 centymetrów. To są te dzieci! No, a ciekawe, czy dziadzio jest. Dziadek jest, on stoi tutaj. Poszedł. Każdy taki pies to jebany pederasta. Mi się pyta, kiedy pijemy. Misterius, kiedy pijemy. 9 lipca. Przepraszam, 9. 9. No, my 8. A, no my 8. Za faj się trzyma dziadek. Ty, on już wie. No, jobany jak się wyuczył. Jednak niektórzy emeryci to mają pamięć. No. O Boże. Ale korci, żeby tutaj zapuścić coś. O człowieku. Ale tu jest skuter przy okazji.
To nie są takie małe dzieci. Chociaż nie, no są. Może zapytamy się ludzi, żebyśmy my mieli czyste sumienie. Niech czat stwierdzi. Ja bym powiedział, że coś po cichu bym puścił, ale moje po cichu to się kończy tak, że jest głośniej niż zazwyczaj. No proszę pana, no ja tutaj widzę... Czat namawia. No. To ja tak... Korci. My friendos! Don't sleep! To widać była gruba impreza. Telefon tu leży. Tu skuter jakiś. Tu babuszka. Dzieci najebane przyjechały. Kołysankę jakąś puść. 23800, panie. 23800? Uhu. No tak Rafał pisze. Uhu. O! Małe przebudzenie. Czy to prawda, by lepiej Rosja zakręciła gaz, niż Niemcy odkręcili? O Boże. W sumie to tak. Może sepuku popełnili grupowe. Jeszcze Polski Ład do nich... Jedna już słabo śpi. Jeszcze Polski Ład do nich nie dotarł, więc nie ma potrzeby. Szopi im. O Boże. O ja pierdolę. O ja. Zowie, zapamiętajcie, że musi być 200 puszek 2KC i 50 paczek elektrolitów 9 lipca. Ja wam przypomnę. Nie dziękujemy. Ja tutaj dokładnie. Może, ja tutaj może użyję. Te z diody. Serduszka zostawiamy mimo wszystko. Dziękujemy za donate'a. Pamiętajcie, kochani, alkohol w zbyt dużych ilościach prowadzi do pochopnych decyzji. Ja wiem, co tutaj puszczę. Nie pijcie. Tak ja specjalnie... tylko. Ale pan prowokuje. Ja przepraszam. Nie pijcie aż tak dużo, bo oczywiście alkohol jest dostępny w sklepie i można sobie pić. A wiadomo, że jak coś jest dostępne w sklepie, to na pewno nie szkodzi. Nie jak ta przeklęta marihuana. Nie. Dokładnie. Przecież się strzykują. Przecież to same ćpuny są wtedy. A i golf ma być spalony. 50 zł. A i golf ma być spalony. Nie opłaca się. Ja już przełączam na te z diody. Panie Noisu. Ja trzeba już mówiłem. Trzeba znaleźć jakąś alternatywę dla trąbiczka z 10 kilometrów od Wisły będzie postawiony golf. Jak ja parkuję na prywatnym parkingu jakimś. To znajdzie wiepad. Serduszka, bo w sumie czasem też mam ochotę. Ja też mam. Spalić. Ej, tutaj jest obracaka. 19A. 19A prawie. Znana firma. Oj, tak. 20 km przejść na nogach, a nie... No masz rację, no przejadę tam 300, a 20 to już sobie przejdę z buta. Ja tak napomknę. Jakby ktoś chciał się z nami spotkać 9 lipca, to zapraszamy na grupę Kamerzyści Misteriusa. Potem zakładka wydarzenia. I tam jest wydarzenie Wistryn 2022. I tam jest więcej informacji, jak się do nas zapisać. I tak dalej, całe te ogółem. I jak ktoś na przykład nie pije, to nie szkodzi, bo można też nie pić, nie ma z tym problemu. A jak ktoś... No właśnie, tak jak Antonina na przykład nie pije i w sumie dużo osób nie pije, nie ma obowiązku picia oczywiście. I druga kwestia, jak ktoś nie chce, żeby go było widać na streamie lub na filmie lub ogólnie gdziekolwiek, to ławka emerycka wita. Nie jest w ogóle nagrywana ani nic. Będzie wyznaczona strefa dla osób, które nie chcą się pokazywać na kamerze. Dokładnie. Nie pije, tylko po co? Damian, już tyle dźwięków jest dzisiaj, że obozie.
Misteriu, zastanawia mnie jedno, co Azjaci mają z tymi skuterami czy innymi pojazdami jednośladowymi w domu? Nie wiem, ale jak dla mnie to jest zajebiste. Jakbym miał duży dom i miałbym motocykl na przykład, no bo skuter to nie, no bo to wiadomo, ale no załóżmy moto jakieś, nie? To bym też trzymał w domu. Dlaczego mi nie? Się wydaje, że największym problemem jest po prostu brak parkingów jakichkolwiek. Znaczy parkingów, no możliwe, że są kradzieże. Też może być. I nie ma garażu żadnego. Może macie być. Mieszkanie, powiedzmy, i to jest jedyne miejsce, gdzie możecie schować ten motocykl, żeby wam go ktoś nie zapierdolił. Ale to nawet, jest taka... Ale wiesz, jak są jakieś ładne motocykle, ja tam w ogóle nie znam się na tym ani nic, ale niektóre są ładne, to jak jest duże pomieszczenie, to nie ma problemu, żeby wprowadzić. Pewnie, że tak. To nawet golfa można postawić. No przecież był koleś, co malucha miał w mieszkaniu. Malucha miał, no, przez długi czas w domu. Miał malucha twój dziadek w domu? Tak. Jak? Gdzie? Normalnie, w dużym pokoju miał malucha, w małym mieszkali. Ja pierdziele. Czemu go tam? Bo był nienormalny. Ale normalnie nim szło wjechać i wyjechać? Nie, on stał, tylko stał. Nie było ruszany, nie był. O Boże. Czyli jako ozdoba. Ej, ale właśnie, ale czy dało się nim w ogóle stamtąd jeszcze wyjechać? A dało się nim w ogóle stamtąd jeszcze wyjechać? Czyli, ale to jak go wprowadzili? Nie wiem, ale był. Ja pierdolę. Ale to wiesz sobie, wyobraź się, skłótnia tam z żoną, to chuj, idę spać do samochodu. Idziesz do samochodu, wiesz, zamykasz, to i śpisz na tylnej kanapie. I tam z oku gwa siedzi. No to idę, dwa kroki w bok. Co ty gadasz? Ja pierdziu, a kiedy? Haniek, ale gdzie? Ale Haniek, po co? A dlaczego? Ale jak to? Haniek. Dziadek w salonie trzymał, tak dbał. Odpalasz i grzejesz się w środku. Ty... I spaliny do środka, do domu. Właśnie. Ej, a ile jest przypadków, że ktoś, że ktoś do garażu pójdzie, odpali i śpi, nie? A potem no. Kak to zaczadzony. A tu w domu jeszcze. A ta miejscówka była kiedyś, tu jest USA, to ja puszczę fakt de police. Aha, to jest ten... Korytarz taki dziwny. Mam 6 Simpsonów z PRL i lubię kolekcjonować. Ale co, w domu, w mieszkaniu trzymasz? Ale chyba na raczej ogóle... normalnie w garażu. Ale w ogóle jak podrożały Simpsony, Romety, Błeski, to stare, to jest szok. Panie, tak, same maluchy i duże kwiaty. Kiedyś za flachę wódki się dało to kupić, a teraz no, chyba... teraz za takiego malucha, co tylko jeździ. Klasyczek, no. O Boże. No, tak jest. Ja widziałem za 3 koła, ale w stanie takim opłakanym, nie? W sensie jeździł, ale... Było widać, że potrzeba dużo wkładu. Zajebane śmieciarskie polonezy za 5000, zgnite, niejeżdżące. Babuszka jakaś idzie. Chyba też mogłem za dużo powiedzieć. Prawda jest taka, że ludzie mają większe garaże niż my domy. W Polsce ja śpię z motorem, bo zaraz by ukradli. Polska to dziki western, żona śpi w pralni, bo nawet gacie kradną suszarki. Ja pierdolę. Ja pierdolę, serio. Tu już jest wyższy poziom, nie? Teraz składaki to nawet po 500. Składaki, w sensie rowery te, wigry, czy jakim tam było? Ej, odkurzasz jest. O. Ej, składaki po 500, przecież od chuja składaków kiedyś u mnie na wsi leżało na tym, na strychu. Zaraz golf będzie kolekcjonerski. Nie będzie, golfów jeździ kurwa tyle czwórek, dwójki są kolekcjonerskie teraz mocno. Raczej tak. To... Trójek też bardzo mało widać, ale dwójki z racji wieku na pewno są już. Bo tutaj Angry Birds kolekcjonerskie. Ale czwórki to kurwa, to wątpię w to. To jest zbyt. Nie wiem, no. Dużo ludzi mówi, że golf się na trójce skończył po prostu. Że czwórka to już nie jest to samo. Jak temu szło kupić Simpsona za 3000 zł, a teraz chodzą od 6 do 10 tysięcy. Ja widziałem, nie pamiętam za ile, ale kilka tysięcy na pewno, samą ramę od WS-ki 125 na OLX. Wigry po 700 zł na giełdzie samochodowej. Ej, weź sobie wyobraź kupić Syrenę na przykład teraz, albo Warszawę. A daj spokój, człowieku, to nie ma szans. To są ceny w dziesiątkach, jak nie setkach. Golf 5-4 nie dotrwa nawet do stanów koneksjonerskich, tak rdzewieje, że samo się utylizuje. Piątka tak, czwórka nie. Czwórka nie rdzewieje tak bardzo.
Najtaniej chyba z takich starych polskich samochodów to Poloneza kupić. Tego jest od chuja jeszcze. Golfów najwięcej jeździ w Polsce. Za granicą jak zobaczysz Golfa, to robi zdjęcie kolekcjonerskie. Biedny Archie teraz już jest. Co do dbufę zobacz. Nie kupuję w ogóle, tylko w Polsce tym jeżdżą. Ale kamerę wyłączył. Ale już nie ma Kii, teraz jest Renault. A. Renault nie wolno. Ale ukazać. Jak nie ma? No w sensie nie będzie. Z różnych przyczyn. Aha. No to... No ja coś wymyślę. Ja mówię, teraz jest kawiok, ośmiorniczki i Renault. Bagieta. Ja sobie zobaczę te nowe kamery. A teraz mam zajebiście, bo mam na drugim monitorze to wszystko, mogę sobie... Ach, człowiek. Golfa 2 da się kupić za 1500 zł. To jak jesteś w stanie, ma jak kupić, to kupuj. I trzymaj. Czwórka kolekcjonerska będzie tylko w rzadkich wersjach. No to wiadomo, to jak każda w takich mocniejszych. Wchodzę i jest od razu nowa kamera, jakaś fajna. O, no i proszę bardzo. A ja zaraz wracam. Dobrze. Ja już ją dodaję. Łomże chyba. Panie Noizu. 5 zł. Panie Noizu. Panie Noizu. Pan Noiz poszedł, zaraz wróci, to ja przekażę. A tutaj przed chwilą ktoś był. A co to? Co to jest za miejsce? Taras? Ale jak wysoko. Ej, widzisz to? Antonina? No. Jakie dziwne miejsce. A tu przed chwilą człowiek był jakiś. Tak jakby balkon, nie? Ale taki duży i w ogóle, nie? Coś jak... Albo dzielony między innymi mieszkaniami. Albo jakaś klatka schodowa, taka od zewnątrz. Że mogą być wejścia, wiesz, tutaj wewnątrz, do mieszkań. Sadat żyje, jest offline. Chyba poszukam jakiejś innej kamery. W takim razie. Ej, tu jest sklep, ale jest rozłożony namiot. To ja tam pójdę. Tylko ją dodam. Może ktoś śpi pod tym namiotem. Interesu pilnuje. Tam na lewo to drzewa. Tak to wygląda tutaj, nie? Drzewo, okna, balkony. Mi się wydaje, że tu będzie wejście od zewnątrz do jakichś mieszkań. Tak w kamienicach też czasem jest. Jak chuj tutaj ktoś śpi w sklepie normalnie, ze zniczami. Nie, to nie są znicze. To słoiki? Nie, to znicze są po prawej, nie? Nie, to są figurki jakieś. Albo znicze. Zmienię ten, ustawienia dźwięku i będzie można napierniczać. Sadat się na mnie wydał, bo do niego zadzwoniłem, powiedziałem open camera. Sadat chyba nie lubi naszych pozytywnych opinii. Budda śpi w pracy. Nie, dźwięku nie ma, dobra, chuj. Do dupy. Dźwięku tu nie ma. Szukam dalej. Recepcja jakaś? Może być fajno. Tuti nie ma tuti. Chyba się skapnęli i wyłączyli kamerę. Pa, Kubica! Ty, Robert Kubica! Czy ja tutaj dźwięk muszę ustawić. Będzie można Robercika powkurzać. Może nowy Kaspią Plaza. Ostatnio był Koterski, tu jest Kubica, a wiadomo, że od Koterskiego do Kubicy nie jest daleko. Robert Kubica. No. Przyjechał bolidem na serwis. Kubica pisze hejtujące komentarze o Williamsie. Ja bym tak na spokojnie, telefonik jakiś, coś takiego. Oni widać, że mogą być ciekawi, zajebani robotą, tak. Aż szkoda, że... Uwaga, może tutaj podgłoszę trochę te dźwięki.
O. Ogólnie jest duży lag między puszczeniem dźwięku a wywołaniem dźwięku. Gdzie noise poszedł? Nie wiem, możliwe, że tam gdzie Chińczyk. Geç oğlum. Ya oğlum o senin yanındaki telefon manyak mısın? Bu çalıyor. Ha, yok oğlum bu niye çalsın? Bu çalmıyor. Bu telefon sesi böyle mi çalıyor? Zatankować LPG do Golfa. Bo to jest jakaś klinika przez szczepu włosów. Tukiś, tukiś. Nowy sedan bufę. Nie no, coś ty, gdzie Rosja? Zobacz flagę. Gadają po jakiemuś rosyjsku czy arabsku? Tak, gdzie po arabsku. No. Chłopasz musiał wyjść. O. Gorące krzesło. Teraz on napierdalał sobie na teraz. To będzie jakaś... Nie wiem. Hotel? Nie. Ale portiernia w mieszkaniach, w bloku, w apartamencie jakimś? Ludzie śmieci tu wynoszą. Koło sedat bufę to nawet nie stało, co najwyżej to jest sedes bufę. My friend boss. My friendo, help me! Please, I'm trapped in reception! Sobie śmigło. Szczocz, pacimu tak, jak tak? Dobry wieczór, panie Noisie. Dobry wieczór, widzę, że coś mi ominęło. Czat się zastanawiał, gdzie pan poszedł. Mikrofon się zaciął. Pani mistrz. Hello, Mr. Kubica! Tam już ludzie wstali, widzisz, na dole. Ale u Chińczyków. A, faktycznie. A z dzieckiem chyba na rękach. No ale jak dziecko nie śpi, to co za problem. No w sumie ta. Kubica jak majstruje przy kamerze. Ja im tu pierdolę. Węgielium, się to pozabije węgielium. Coś poklikał. No już do kamery wejdzie. Chyba znają. A Titanic na flecie? Tamten pierdolnik z daleka patrzył. Kubica ma bekę. Po ile LPG? Najtaniej widziałem 3,29 u mnie. Ustawa to jest jak tydzień temu, czyli pyta się, czy kamery nie działają. No nie, no są offline. Są wyłączone fizycznie. Hasło nie jest zmienione, tylko są wyłączone. Panie Noise, my wiemy, że spożywa pan narkotyki, ale nie trzeba tak tego ukrywać. Alkohol to też narkotyk. Ja przepraszam. Ja tutaj syrenę pociągową. Telefon zaraz wypadnie z ręki. I teraz cisza? Jak nagrywa, to cisza.
Panie Sylwestrze, ja zaraz pana znowu na 300 sekund wyślę na zastanowienie się nad życiem. Babka w piżamie wyszła jakaś. Ewakuacja. A dzwonił przed chwilą taki pan, to strasznie w tle piszczało, wie pan? Ale chłop wysoki jest. Jak skagę. No. O Boże, ten to był. Nie słuchaj, co pan gada. Co u pana tak napierdala tam? Pan na PKP stoi, czy co? Train station or something like that? Ale pan to ładnie powiedział. Ja przepraszam. Proszę zaprosić na live. No to widzisz, że Kubica już sprawdza. Szuka. Nagrywa. Cisza. O, Sekwis przyszedł. Kolejny. To do niego może dzwonili. Słuchaj, bo ty taki informacje... Zalewamy robaka! Nawet wygląda na takiego. Jestem. Pokaz 50. Sedat dupa nie działa i jest cały czas okej. Ten wysoki wygląda najnormalniej z nich wszystkich, aby był za granicę. No ten tutaj jest taki... To będzie trzeba tutaj pieczeć. On wygląda jak ten... It's my life! No. Siefi, ja bym wyłączył światło, tutaj to by... Tu jest kolejna kamera. Druga kamera tam jest, no. O, jest, jest, w końcu, jest, w końcu na czacie. Czekałem na... O. Ktoś to wyłączył, a ja dałem pokaż. No ja przepraszam. Czekałem na to. Siefie, no i co teraz robimy? Support nie odbiera, no to... Masz już zakasane kawy. Wypierdalać, to bo ci zajebę zaraz. Jak już stoi tam w przejściu. Kurba. Ja to się okaże, że to jest jakiś, nie wiem, hotel, że to jest hotel pod międzynarodową marką i ten biały przyjechał na wizytację jakąś, czy spełniają w dogmy trzech gwiazdek na przykład, wiesz, o co chodzi. No tak średnio był. Ty, on pod kamerą go postawił. Stój tam, gnoju jebany, chuje to obchodzi. Jest wielki, no jest potężny chłop. Do konta na 5 minut, na karnego jeżyka. No teraz się gruby zrobił, niski i gruby. Proszę tylko zeknąć, jaki niski. A jak na macie, prawie jak ja. Patrz, już się boi, spierdala, ręce w kieszeni. O, o. Ta w piżamie idzie spać. Patrz, jedna kobieta. Mija Khalifa normalnie. Piękny ma zachowanie. To ja zadzwonię do serwisu siebie. On włączy tam Wi-Fi Finder, czy tam jakąś apkę specjalistyczną. O, my name no, is Rajesh. iPhone, jaki to jest? 7 lub 8. No. My mamy czas. Proszę nagrywać, śmiało. Jaką świnką mordą ma. On się zastanawia, ale szefie, ja tu mam stać przez cały czas nagrywać? Ja mam tylko wersję 16 giga, no siebie. Ja tutaj włączę podkład pod niego odpowiedni. To tylko my będziemy słyszeć, ale to tak pasuje do niego. Mam nadzieję, że to słychać na streamie. No! Siefie, chyba się nagrało. Pokaż, włącz to. On to był naprawdę jako budzik. Nie, no jednak się nie nagrało. Przepraszam, szefie.